Siemano, dzisiaj szybka akcja, bo jest sobota i zaraz wychodzę z domu, ale chciałem się z Wami czymś podzielić, bo zeszły wtorek ważyłem risa, to był 31 stycznia, oczywiście byłem podjarany, warko numer 10, wszystko elegancko, receptura, zasyp, wszystko idzie dobrze, pierwszy kłopot. Wtorek, godzina już tam przed północą, ja mam 10 litrów brzeczki, która ma 21 BLG, no i decyzja, no. Albo siedzę całą noc, albo po prostu zostawiam to na drugi dzień i dogotowuję. Po konsultacji z Bartkiem Koziołkiem stwierdziłem, dobra, jebać, gotuję na drugi dzień, no i też tak zrobiłem. Wyliczyłem sobie mniej więcej z takiego kalkulatora, ile jeszcze muszę odparować brzeczki, aby uzyskać te 26, a musiałem to obliczyć z tego względu, że no nie miałem sprzętu, żeby zmierzyć taką ilość cukru w brzeczce. Oczywiście odparowałem do 7 litrów, chyba o litr za dużo, ale stwierdziłem, dobra, ciul, to ile tam, 28 będzie, nawet lepiej, nie? No dobra, i zostawiłem sobie próbkę w szklance, mam jeszcze tam trochę. Mówię sobie, że na następny dzień kupię refraktometr, zmierzę próbkę i będzie wszystko elegancko. Też tak zrobiłem, kupiłem sobie refraktometr, przychodzę do domu, oczywiście pierwsza akcja, tam wszystko wyczyściłem, cyk, cyk, pobieram próbeczkę, patrzę pod światło i okazuje się, że widzę to, co widzicie właśnie Wy teraz. Czyli nic. Myślę sobie, co jest kurwa, zjebany sprzęt mi sprzedali, czy coś w tym stylu, ale mówię, dobra, wezmę wodę, roztwór cukru i zobaczę, czy coś tam się pokaże. No nie wiem, wsypałem na oko tam do gorącej wody, nie wiem, łyżeczkę czy tam dwie łyżeczki cukru, zmieszałem, wystudziłem, poczekałem, dałem próbkę, patrzę, no kurwa, działa. Jest tam kreseczka gdzieś na 6 była, czy coś w tym stylu, myślę sobie, no chyba nie, no chyba nie jest ten roztwór poza skalę, nie, bo ta skala do 32, czy już całkiem solidnie. No i myślę sobie, rozcieńczę roztwór, dwukrotnie, jeżeli chodzi o wagę, czyli dałem tam, nie wiem, 20 gram tego swojego, tej swojej brzeczki i do tego dolałem 20 gram wody i co zobaczyłem? No to zobaczcie teraz. Tutaj jest próbeczka. Sprzęcik jest. Cyk, pyk. Dobra, odpalam. Żeby nie było. Zero. Tutaj jest temperatura pokojowa. I wlewam. Osiemnaście. Dobra. 20. No dajmy na to, że 21. Albo 20. I tutaj mam czyściutką wodę, której też tutaj postaram się wlać do 40. Jest? Jest. 20 brzeczki, 20 wody, zgadza się. Teraz to wszystko rozmieszam. Dobra, to już mogę wstawić. Nie ma cukru na niej żadnego. Teraz ten wynik, który pokaże się w refraktometrze, trzeba będzie pomnożyć przez 2. Wtedy będzie można określić, ile tak naprawdę jest cukru w tym, czyli w brzeczce. W brzeczce nastawnej, czyli ja do tego roztworu wlałem po prostu drożdże. No dobra. Jest refraktometr, tutaj jest mój roztwór. To jest czyste. Nie ma nic. Nie będzie niczego. I teraz pobieram próbeczkę. Równomiernie, pełno. Pięknie. Ja zobaczę, czy jest jakiś odczyt. No jest odczyt. Zaraz zobaczycie jaki. Przypominam, że
Przypominam, że trzeba to pomnożyć razy 2 i wtedy to jest roztwór tego. No, będzie nieźle. Wiecie, co tam jest? Wiecie, ile to jest? To jest 18 razy 2. To jest 36. No masakra. Aż chleb spadł. Z wrażenia. 36 balingów. No nawet niech będzie te dwa obsuwy. Powiedzmy, nie będzie 34. A może w drugą nawet stronę, może 38. Zobaczcie, jak to się okleja. To jest no zapach takiego karmelu, taki miodowy. To jest w ogóle słodziutkie. Taki rozcieńczony miód. Słodki, ale jednocześnie gorzki. Nie wiem, czy nie przesadziłem tam z chmielem. Dałem mu 25 gram jungi. Jak to się tak konkretnie wygotowało, no to może być gorzkie. Jak myślicie, w ogóle wyjdzie coś z tego? No dodam, że patrzyłem tam dzisiaj jest czwarty, no drożdże zapierdzielają, czyli alkohol się robi, ale co to będzie, jak to jest styl w ogóle? Z double riz, triple riz, a może jopen riz, no nie wiem, bo to piwa jopejskie już podchodzą pod takie ekstrakty, no to 36, no to jest srogo, to tam, nie wiem US 05 do jakiej, jaką mają tolerancję na alkohol, czy one tam wytrzymają, no na pewno no, wkurwione jak zacznie być tam za dużo tego alkoholu, a jest szansa, że może właśnie za dużo go być. To ja jestem bardzo ciekaw. Nie spodziewałem się, że mój pierwszy riz po prostu się spierdoli i będzie to jakimś zupełnie innym stylem piwa, no ale no mój błąd, tak? No nie przemyślałem sprawy do końca, no ale jak się uczyć, najlepiej na błędach. Szkoda, że na swoich, no ale następny już może będzie trochę lepszy. Będzie miał te 26, a nie 36. Jakie jest wasze zdanie na temat, co w ogóle z tego czegoś wyjdzie? Wyjdzie coś w ogóle? Zobaczymy. Także na razie trzymajcie się.